co do realizacji strategii w sferze produkcyjnej, w Tajlandii jesteśmy na etapie uruchamiania drugiej fabryki produkującej rękawice nitrylowe. W tej chwili pracujemy na trzech liniach podwójnych i to są trzy linie z siedmiu podwójnych, które mamy uruchomić i jednej pojedynczej. Cała fabryka zostanie oddana do użytkowania do przełomu lipca i sierpnia tego roku, co pozwoli nam w Tajlandii produkować ponad 3 miliardy rękawic rocznie, co będzie stanowić duży wzrost w porównaniu do tego, co produkowaliśmy w pierwszej fabryce, ponieważ tam produkujemy ponad miliard rękawic rocznie. Jeśli chodzi o Polskę, oddaliśmy do użytkowania nasz zakład produkcyjny w Pikutkowie. Tam nie produkujemy rękawic, tylko wyroby z włókniny medycznej. Jest to mały zakład, ale dla nas o tyle ważny, że w ten sposób rozpoczęliśmy przenoszenie produkcji tego typu materiałów z Chin do Polski. Otoczenie makroekonomiczne w naszej branży sprzyja nam akurat teraz, ponieważ tak się stało, że w Chinach zamknięto kilka czy kilkanaście fabryk produkujących najtańsze rękawice winylowe ze względu na regulacje dotyczące ochrony środowiska i ten popyt się przesunął z rękawic winylowych na rękawice nitrylowe, które w tej chwili zaczęliśmy produkować. Jest to dobry prognostyk i możemy przypuszczać, że będziemy korzystać z tego korzystnego trendu co najmniej przez rok 2018. Naszą strategię dystrybucyjną dzielimy na dwie części. W Europie Wschodniej i Środkowej realizujemy to, co robimy już przez wiele lat, a więc zachowujemy swoje udziały rynkowe i tam, gdzie mamy poniżej 10%, staramy się zrobić wszystko, żeby mieć dwucyfrowy udział rynkowy. Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, to czynimy wiele zabiegów po to, żeby w 2018 roku uruchomić dystrybucję zorganizowaną, taką regularną, co najmniej w dwóch krajach, ważnych krajach Europy Zachodniej. A w ogóle co do Europy Zachodniej mamy dość duże ambicje, ponieważ nie widzimy powodu, żeby mieć pozycję, tak długoterminowo patrząc, pozycję słabszą niż tę, którą mamy w Europie Wschodniej. Niedawno ogłosiliśmy szacunkowe wyniki za czwarty kwartał 2017. Widać bardzo pozytywne zmiany, jeżeli chodzi o przychody, gdzie rok do roku przychody wzrosły o 14% w całym roku, 13% w czwartym kwartale. Także pozytywne informacje o stronie rentowności. W pierwszym kwartale rok do roku zysk netto był niższy ponad 90% w stosunku do pierwszego kwartału 2016, natomiast w czwartym kwartale był to już tylko 20% niższy wynik netto niż w czwartym kwartale 2016. Jest to efekt naszej ciężkiej pracy oraz wygaszania się czynników, które wpłynęły w dwóch pierwszych kwartałach negatywnie na nasze wyniki. Otoczenie makro obecnie nam sprzyja. Sprzyja szczególnie w zakresie kursu dolara do złotówki, gdzie złotówka się umacnia, co poprawia marże segmentu dystrybucja. W segmencie produkcji mamy do czynienia z pozytywnym aspektem w zakresie cen lateksu, która jest stabilna. Natomiast nieco gorszy jest wpływ umacniającego się bata, który podobnie jak złotówka umacnia się wobec dolara, co nam jako eksporterowi nie sprzyja. Natomiast ten czynnik jest offsetowany poprzez drożejące rękawice, jeżeli chodzi o ich cenę dolarową, która z kolei jest efektem większego popytu na rękawice przez nas produkowane oraz umocnienia się nie tylko bata, ale również ringgitu wobec dolara. Także patrząc przez pryzmat tych czynników, spodziewamy się dalszej poprawy rentowności i powrotu do rentowności, które notowaliśmy wcześniej. A na to nałożymy jeszcze nową fabrykę, którą właśnie uruchamiamy. Pierwsze linie uruchomiliśmy w listopadzie, kolejną w grudniu, kolejną w styczniu.
Także spodziewamy się dodatkowej EBITDY i przychodów generowanych z tej nowej fabryki, więc w sumie spodziewamy się znaczącej poprawy wyników w nadchodzących okresach.